Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie. Ulf z Nocnej Straży przybył do nas. Ulf, co jest z tobą? Minor Faction? Jesteś najemnikiem Nocnej Straży. Nie mogę cię przekonać, żebyś stał się moim najemnikiem. Dziwne. No dobra. Jedziemy do Volantis w takim razie. Cel na dzisiejszy odcinek: spotkać Daenerys Targaryen, pogadać z nią, być może jeszcze znaleźć jakiegoś fajnego rekruta, wrócić do siebie. Już mam 411 wpływów, więc jak wrócimy, to będzie naprawdę dużo. To będziemy mogli rozpocząć wojnę. Przy okazji patrzymy, co oni tutaj mają. Volanti Heavy Armor. Podobają mi się te tutaj. Miecz domu Whitecross jest na plecach. Dobra. Teraz tak, jedziemy dalej. Tutaj gdzieś powinniśmy spotkać tego jegomościa, którego szukam. Blackbar. Jaehaerys. Teraz tak. Plany. Możliwe, że już go mam. Plans. Quadrain. Jeszcze nie. Teraz. Mantarys był widziany. Mantarys i ty się nazywasz Mateso Quadrain. Mateso Quadrain. Jedziemy do Mantarys. Gails Rosby tutaj. Wszyscy tu, patrzcie. Z Westeros poprzypływali w całego... O, Mateso Quadrain, jest. Starajmy się go przekonać. Ale jak już tutaj jesteśmy, to też zobaczmy. Alzasa Stapor. No, co tutaj jest, miałem sprawdzić. Waleriański hełm. Waleriańska zbroja. Dziwne, że moje jest lepsze niż to waleriańskie. Ale zobaczmy, założę. Valyrian Lord. Valyrian Lord. Valyrian Lord. Tak by wyglądał cały set waleriański. Całkiem przyjemny. Mhm. Dobra, moja karawania już zdobył poziom. Chciałbym ci dać tutaj, w takim razie w scouting pójdziemy jeszcze. Tak, zdobywaj te punkciory. Ty pogadasz ze mną, bo ciężko mi cię złapać teraz, Mateso Quadrain. Chyba, że to już wystarczy, żeby go zawołać do siebie. No nie. Mogę jakoś dorwać do pogadanka. Wywalmy jeńców przede wszystkim. O, jest. Świetnie. Dołączyli do nas. Okej, okay, ale jestem już tak blisko. Vaesdia w Daenerys Targaryen. Ostatnio widziana byłaś przy jakiejś wioseczce, tak? Nie, w mieście. Meereen. Jedziemy do Meereen w takim razie. I niech wracają do nas. Dobra, mamy kolejnego. Kolejny z Waters. Kolejny od Watersów. Targaryen, ale plate armor. Wow, fajnie to też wygląda. Mhm. Jedziemy dalej. No spotkajmy się. To do dobrych panów z Yunkai też mógłbym podjechać. Ale jeżeli Daenerys będzie tu, to wystarczy. No 207 tysięcy. No kasy trochę straciliśmy tutaj podczas tego pobytu. Ale wpływy urosły. Wpływy urosły. Zobaczmy, czy nasi nie chcą jakiejś wojny. Nie myślą o tym. I nikt mi też nie chce wypowiedzieć jeszcze, to dobrze.
Dobra, coś czuję, że Daenerys dalej jest w środku, bo nigdzie nie widać jakiejś większej armii. Od tenów wojni ludzie, ale zawędrował. Bardzo daleko zawędrował. Daenerys Targaryen. Your pardon. I did not catch your name. Nie to. Patrzcie, jest Daenerys. Niziutka. Jest Daenerys Targaryen. Kogoś tu jeszcze mamy, znanego. Joan. A to jest moja Marelit. Ser Jorah Mormont. Sorry. Very well. Jest Lord Jorah Mormont, patrzcie. Służy tutaj Daenerys. Jest przy jej boku. W takim razie sama Daenerys. Rustika. Patrzę, czy ktoś jeszcze jest znany, ale nie. Okej. Okay. Spotkanie udało się. To co? Kurs na Pentos. Tak, tak, kurs na Pentos. No i moi drodzy, mamy chwilę, żeby sobie troszeczkę porozmawiać. Wracamy w stronę Pentos. Jak wrócimy, myślę, że będę miał około 300 tysięcy. Może nie, zobaczymy. Także wróćmy tam. I... Nie ma już Norwos. I co? Wracamy. Próbujemy zawalczyć dalej chyba z Dreach. Pójdziemy dalej. Teraz ci najemnicy, którzy przyszli, naprawdę mi pomogą. Jeszcze weźmiemy sobie Lorda z Hightower. Jak Hightower do nas dołączy, to będzie gdzieś plus 1000, mi się wydaje, więc całkiem przyjemnie to będzie wyglądało. Teraz dojedziemy sobie do środka, więc bardzo możliwe, że ja wam zrobię cięcie. Jak widzicie, teraz była mała przerwa w odcinaczkach, w sensie było mniej troszeczkę na kanale rzeczy, ale już do tego wracam, już też nagrywam teraz odcinki na zapas, także co by wrzucić wspierającym, żeby to wszystko było znowu, także możecie spodziewać się odcinków przedpremierowych. Dodatkowo już powolutku rozglądam się za nowymi modami, mam dwa. Wspierające o jednym już tam mniej więcej wiedzą, ale no mówię, najpierw chcę zakończyć tę serię, bo wydaje mi się, że może być ciekawy podbój całego królestwa. O, jakieś dotraki, uciekinier dotraków tutaj jest. Fajnie by było też spotkać Caladrogo, tutaj jest Kalpony akurat, i zawalczyć z nim, ale to dopiero za jakiś czas. To w sumie nie wychodzi tak źle, bo już jesteśmy tak 1/4 drogi do Pentos za nami. Zobaczcie, że tu troszeczkę tego otrzymujemy. Synowie Harpi, skończył się ich kontrakt z nami. Dobrze, synów Harpi już nie mamy u siebie. Jak to teraz bez synów Harpi wygląda? Nie chcemy abdykować, absolutnie nie. Dyplomacja. 9100. 9100, więc jak wrócę, myślę, że będzie łatwiej próbować wojny. Jakiemu Riverlands? Riverlands mi płaci, ale Smocza Skała... No coś da radę, coś da radę na pewno. Więc trzeba będzie jeszcze troszeczkę zarobić. I przyjąć Hightowera. Po przyjęciu Hightowera wojna nie powinna być żadnym problemem. No i wtedy ruszyć ostro. Już nie próbować podpisywać pokoju, tylko wprost ruszyć na przeciwnika i go docisnąć. Dobra. Słuchajcie, no to ja robię małe cięcie, widzimy się za chwilę. No i witam z powrotem na naszych ziemiach. Podróż przebiegła spokojnie, chociaż dla mnie w rzeczywistości minął jeden dzień. Poprzednią część materiału nagrywałem wczoraj. Dobra, lecimy dalej. Jestem już w Castamere. Zaraz zaczniemy tutaj budować. Diamond Sun zdobył punkt w scouting. Tak, jedziemy do Castamere, budujemy. Zaraz powinien mieć 300 tysięcy, więc weźmiemy się dalej za... Zaraz tak, może dalej spichlerz pociśniemy, 31 dni będzie się budował, dużo, więc spichlerz pewnie będziemy robić na dwa razy. Tutaj coś mogę zrekrutować, jakiegoś jednego, Casterly Rock Champion, dobrze, weźmy go w takim razie. 293 tysiące, dojedziemy sobie do Lannisportu, dwa dni poczekamy i powinniśmy Baelora Hightowera, tutaj Baelor Hightower
Już powinniśmy mieć na tyle kasy, żeby go przeciągnąć na naszą stronę. I jak to zrobimy? O, widzę, że tam Dragonstone Riverlands, Pakt o Nieagresji. I jak to zrobimy, to pomyślimy o tym, co dalej. 2 dni tutaj poczekamy. Ty potrzebujesz rekrutów. To nie, to tutaj nic mnie nie interesuje w takim razie. 507 tylko. Mało. Mało dostaliśmy teraz. O, 60 piratów. Że można się tym zainteresować. Idziemy na nich. Tak. Ciach. Biorę to. I awansujemy ludzików. Oddamy im też. Tak, aczkolwiek. Weźmy to. Jeszcze jednego. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. 303. Wyślijmy kruka. Do Hightower. Hightower. Baelor Hightower. Draven. Dobra. Czekamy na niego. I jak tylko oni do mnie dołączą, dam mu chwilę, żeby tutaj przyjechał. 600 wpływów, bardzo dużo. Ruszymy na... Staramy się wypowiedzieć wojnę. Myślę, że zdobycie Riverrun byłoby spoko. Tak, tak. Myślę, że to będzie bardzo spoko. Siedem. Zaraz będzie tutaj, nic nie mamy. O, jest. Jest i on. You know. O kurczę. Już jest szczęśliwy. Już się nie uda go przekonać. Ojojoj, no to jakiś inny klan w takim razie. Jakiś inny klan. Kurczę, szkoda. Bardzo szkoda. Minor, nie minor. Dobra. Niech będzie klan z Westerlands jakiś, sortuj tier, nie tiery, a fify. A z drugiej strony, jakbyśmy Lannisterów przyciągnęli na swoje... Czekajcie, czekajcie. Podróżuje incognito. Terence Canning, tego nie znajdziemy. On w Wallstown jest, o kurczę, czyli jest koło muru. Leo. Myślimy do niego. Pogadamy z Lifordami. Tytus Brax też pogadajmy. Clegane jest u mnie. Burton Clan, dobra. Bractwo. Samata, gdzie jest ta Samata? Oj, byłem niedaleko. Kurczę, gdybym ich miał u siebie, to by było naprawdę świetnie. Dobra. A, widziałem ostatnio oburzenie. Wleciał odcinek z Cleganem. Jak powiedziałem, że lubię tę postać, to jak można lubić kogoś, kto zabijał braci, siostry, gwałcił i tak dalej. Nie powiedziałem, że pochwalam, co on robił i tak dalej. Po prostu lubię tę postać. Jest świetnie napisaną postacią. Sam też został dość skrzywdzony przez rodziców. I jego profil psychologiczny, naprawdę świetny gość. Tak? Znaczy świetny gość. Naprawdę super jest to napisana postać. Musicie odróżnić pewne rzeczy. Czy jest to pochwalanie czynów, czy po prostu, że się kogoś lubi, ma jakąś sympatię i w pewien sposób rozumie tę postać. No to tak musicie do tego podejść. Dobra. Klan. Wejdźmy sobie w klany. Teraz Riverlands. Edmortali. No to tutaj się nie... Uf, kurczę, wiecie co? Ja wyślę kruka do Edmura. A nie, Edmur jest... Ale do innych od nich wyślemy. Do Blackwood. No, tutaj nie da rady. Bracken. Vance. Smallwood. Spróbujemy przekonać ich na przejście na moją stronę. Ciekawe, czy to się uda. Aj? Lawford z Myr. Tutaj nie. Aby to się uda. Jesteś w armii, też nie będziesz rozmawiał. Tytos.
Dobra, ale już myślimy powolutku o tej Edmortali. No to z Edmurem to nic nie pogadamy. Tylko się przekonam. Przekonam. Przywitam. Toren, zarządzanie wreszcie punkt. Capacity. For pack animals czy for troops? Troops. That's close enough now. No dobra. Po prostu zacznę walczyć i wtedy pomyślimy dalej. Szczęśliwy, tak? Kolejny, który jest szczęśliwy. Ten też jest szczęśliwy. Ze swoim obecnym panem. Teraz zerknijmy. Jest jakaś chęć. O, już z północą 5%. Z północą już jest 5%, żeby ta wojna była. Więc nie będzie takie złe. Poczekamy chwilę i powinno być. Okej. Okay. To może jakiś klan z północy byśmy przekonali do siebie. Zobaczmy teraz. Home. Clans. Ale tam nie będzie takich nieszczęśliwych. W takim razie pomyślmy jeszcze, ale zobaczmy, klany z północy. By Thieves. Amber. Greyjoy Amber. Pogadajmy. Manderly ma najwięcej Thiefów. Stark mają mało bardzo. To może jeszcze nie tyle północ, co wolne Free Houses. Karstark Boltonów. Pogadajmy z Rossem Boltonem. Pogadajmy z Freyem, Walder Frey. Trzeba go odwiedzić w bliźniakach. Waldera Freya odwiedzić w bliźniakach. Jedziemy do Waldera Freya, natomiast my idziemy dalej. Plany od nich. Jeszcze niech będzie Stout. I niech będzie White Hill. No to są ludzie, którzy mogliby do mnie przejść. Ricewell, jeszcze z tobą nie rozmawiałem. Ten był wasalem północy, dobra. I jedziemy do Ultra Freya. Tak to będziemy kontrolować tutaj nieźle, jak bliźniaki będą do nas należeć. Ross. Jesteś w armii teraz. Nie będziesz słuchał, jak jesteś w armii, nie? Dobra. Trochę polityki teraz. Szczęśliwy jest. Czyli Amber. House Amber. Hardwood, dobra, jest w armii też, więc nie będzie rozmawiał. Rodrigue Rysel. Szczęśliwy. Dobra, i teraz pokażcie mi. 8%, no ludzie będą chcieli tej wojny z północą zaraz. Będą chcieli. Ty, natomiast to już jest moment, w którym mogę porozmawiać z klanami z Żelaznych Wysp. Orkwood. Greyjoy. Czy już się coś zmieni? Czy to już totalnie jest spalone? Good Brother. To Targaryenom służą. Iron Sword. Jest częścią Castamir, nie? Harlow. Rodrigue Harlow. Widzieliśmy go, jak tam podróżowaliśmy sobie. Botley jest częścią mojego i Black Tate jest częścią mojego. Dobrze. Jak będzie wojna z wyspami, czy z północą, to najpierw wtedy weźmiemy Żelazne Wyspy. Nie Diamond Sand, tylko Diamond Blackfire. Myślę, że zarządzanie byłoby spoko, ale scouting też. Dam ci trochę scoutingu. A my jedziemy do bliźniaków Freya. 331, no kasiorę mam, żeby ich przekonać. Brayden Blackwood. Leobald Talhard. O, Sigurd, zobaczmy. Peace to you. Szczęśliwy. Zaraz się będą zjeżdżać. Orkwood też raczej będzie.
Szczęśliwe. O nie, może się uda. Critical success. Oj, tutaj nie weszło, ale jeszcze dwie próby mam. Ineffective, to teraz zobaczymy, czy wyjdzie. Ajaj, gdyby teraz... Och. Nie udało się. Szkoda, blisko było, żeby go przeciągnąć do siebie. Lady Malister tutaj jest, of Safeguard. Jedziemy do... O! Jesteś z Myr, nie? O, nie. Harlow nie chce się przejść. Szkoda, bo Harlow fajnie by było ich mieć tutaj. Brandon Party. Walder Frey jest. Idziemy z nim pogadać. Ona Aegonowi służy, Lord Gorold. Nie da rady. Now. Jesteś szczęśliwy z Edmardem Tullym. Zawalczmy sobie duel. Zawalczmy sobie duel, panie Walter Frey. Chcesz do mnie strzelić? Uszy. Ojejku, szybko poszło. Jeszcze pogadajmy, masz jakiś problem? W czymś mogę ci pomóc? Mam zebrać ci podatki. Dobra, zrobię to. Polepszymy sobie relacje z nimi. Zbiorę mu to. Lothar Frey. Polepszymy relacje, więc być może w przyszłości będzie chciał tutaj do mnie przejść. Jak wygląda z tym wypowiedzeniem wojny? Północy. 9%. 9%. Dobra, zobaczymy za chwilę. Jedziemy dalej. Jakby się udało, to by było spoko. Oleg Dreveniu. Tak. Idziemy dalej. 355 tysięcy. Rebelia w Storm's End. Kolek Dreveniu. Dobra. Świetnie, bo mamy go obok siebie teraz. I pogadamy z nim, proszę. Szkoda, że szczęśliwy. Ale czar mi wzrósł. To się przyda. Czar mi wzrósł. Dobra, czyli tutaj tym się nie udało. Zobaczmy jeszcze plany w takim razie. Czy jesteśmy kogoś z samych Karstarków? Jakbym Karstarka przekonał. A on się może nie lubić z Robem, bo jest, ma więcej leny niż on. Może będzie chciał, chociaż to dużo może stracić, nie? High Sparrow? O, porozmawiajmy z High Sparrow. Jeżeli on jest w stanie do mnie tutaj przyjść, to by było spoko. Joffrey Baratheon jest częścią Nocnej Straży, czyli Joffrey został wysłany na mur po tym, jak stracił King's Landing. Joffrey Baratheon jest w Nocnej Straży, śmiesznie. Dobra, i tutaj jeszcze z Batimusem porozmawiajmy. Okej, okay. Z Dorn są jakieś klany tutaj, nie. Smocza Skała, Velaryon, Manfred, porozmawiajmy z nim. Jest mały klan, może się uda. Joffrey Baratheon na murze służy, chciałbym to zobaczyć. Pod Jonem Snowem. Znaczy pod Mormontem, ale no wciąż. It's been a while. Ten nie. Lord Bartimos nie da rady.
Dodajmy. Miałem jakiś jeńców. A no tak, zebrałem tam wtedy. Okej, okay. Stannis Baratheon ma rebelię. That's close enough. Karl Stark nie da rady. Szkoda. Szkoda. Dobra, zobaczmy. Pokażcie mi to. Północ 9% dalej tylko. Mało. 9 to jest zdecydowanie za mało, żeby to zrobić, ale chociaż niedługo bym był w stanie. Musimy chwilę jeszcze poczekać. Musielibyśmy chwilę poczekać, ale 9% turbo mało. O właśnie, jest High Sparrow. Dołączył do nas. Zobaczcie, mamy wróbla u siebie. On jest Culture Crowlands. Dobra. Jesteśmy teraz silniejsi dzięki temu, że High Sparrow jest u nas. Jak teraz wygląda nasza siła? 9800. No i patrzcie, już chcą wojny z północą. Już 16% dzięki temu. Zaraz myślę, że to może zwiększyć. Się zwiększyć. Dobra, no to High Sparrow jest u nas. Zobaczcie jeszcze z takich klanów bez tych jest coś takiego. Pokażcie mi wszystkie klany per Fifs. Wszystkie. Które nie mają Fifów. Windblown. Toldris. O, ich, ale ich nie znam. Ale to totalnie słaby, bardzo słaby klan. Mimo, że tieru 6, patrzcie. Bardzo biedny klan. Tylko nie znajdę ich. Stonecrows. No ich bym to turbo chciał u siebie. Synowie Harpy. Ale to jest jako najemnik, nie? Seret. Jak będzie wojna, to synów Harpy może bym ściągnął. Rowan. Ronet Clan. O! Bez tego. I oni gdzie oni są? Istack Hall. Co to jest? Mogę tam jechać. Mogę tam jechać ich poszukać. Dobrze. Jest to klan, który mógłby się do mnie przyłączyć, rzeczywiście. Dobra, idziemy dalej. Moon Brothers. Okej, okay. Ulf. Księżycowi bracia. Nie wiem, czy go kojarzycie, ale to jest ten, który się spotkał z Tyrionem. O, Dondarrion. Baratheon, Joffrey, Ashford. Waters. No już u mnie jest Waters, nie? Tyrell. Mace Tyrell. Dobra, wystarczy. Tego teraz przyciągniemy znowu do siebie. No i zaraz ta wojenka będzie. Ulf powinno pójść dobrze. Później trzeba będzie im jakoś tę ziemię rozdawać, nie? Zacznę może od przejmowania zamków. Stonehenge, tak. A nie, bo ja będę z północą chyba walczył. Najprawdopodobniej będzie to wojna z północą. O, nie, tu. 16%, dobra. Teraz zobaczymy, jak tam reszta dojedzie. Świetnie. Mamy kolejnego. Czy oni nie będą chcieli wojny? 63%. Czas walki, czas wojny. Wypowiadamy wojnę Starkom. Dobra, wojna Starkom wypowiedziana. Ja będę chciał szybko zdobyć teraz Cornfield. Z moją ekipą. Moja ekipa pojedzie na Cornfield, a nasi niech sami sobie coś zbierają. Tak, ja biorę swoich, jedziemy zdobyć Cornfield. O, patrzcie, ile armii tutaj się zbiera. A Barton zbiera się przy tym. Privacy Council. Okej, to jest bardzo fajne. Ja też się zgadzam z tym. To jest bardzo fajne. Dla mnie mi to nie ma wpływu, a klany... Znaczy, będzie lepiej. Będziemy taniej zbierać armię i więcej influensa będą dostawać. Jedna armia się zbiera tutaj. Karawana, tu jest druga armia przy Clegane, przy wieży Clegane. Dobrze. Ja szybko Cornfield zdobędę.
Lord Black Tate już tutaj biegnie. Tam miejmy nadzieję, że samym Botley wybroni wszystko. Też idą oblegać Cornfield, z tego co widzę. Armia Storm's End został zniszczone. Zarabiam from Castamir has arrived. Euron Greyjoy. To długo. Ja jestem prawowitym władcą tych ziem. Critical fail. O kurczę, musimy czekać znowu. Naprawdę 61% na to, że wyjdzie ten i podwójny, że critical success i wyszedł critical fail. Dobra, to tutaj mają już ludzi, to oni te cornfield przejmą, to ja jadę tam. Do tamtej armii. Jedziemy tam przejmować. Kurczę, Euron teraz byłby idealny. Greyjoy dla mnie. Idę kupić więcej żarcia. I atakujemy. Orkwood to besiege. Teraz tak, handel. Więcej zboża. I śmigamy dalej. Teraz tak, disband tej armii. Teraz stawiamy nową. Dobra. I jedziemy tam. Ja tutaj jeszcze kogoś będę w stanie mógł zebrać. Co, ja zbiorę tutaj. Tych, co są niedaleko mnie. Tam ktoś jest turbo. 7 dni. 11 dni. Ich też trzeba tutaj zawołać. Niech oni jadą do mnie. Po prostu po to zrobię, żeby tylko tutaj jechali i na tych terenach byli. A ja uderzam na Starków. Tak, Orkut jest oblegane. Cornfield zaraz pewnie zostanie zdobyte. Nasi złapali jeńców, ale nasi też zostali złapani. Moon Brothers by the Edwill of the North. Cornfield jest z mamy wzięte. Dobrze. O, coś tutaj biega. Patrzcie. Robin Flint. Rob Stark prowadzi armię. Kto dostanie Cornfield? Ulf? Ulf jest Vale. Ice Sparrow, Crowlands. Osbert, Reach. No dobra, skoro Moon Brothers, to Moon Brothers. To Ulf to dostanie. Okej. Okay. Niech będzie. Jak sobie poradzi i nie będzie tam rebelii. W porządku. Idziemy na Roba Starka tutaj. Oj, nasi nie zdobyli tego Orkut. Patrzcie. Nie udało im się. Rob Stark ucieka ode mnie i nie dogonię go raczej, co? Ale dobra, gdzie on ucieka? W którym kierunku on ucieka? To jest ważne. Zagonię go do tego Orkut i tam będę go oblegał. Okej, okay, Amber tutaj jeszcze jest. Muszę zebrać więcej ludzi. Muszę zebrać więcej ludzi. Tam Amber prowadzi też swoją armię. Rob Stark. Muszę ich, na nich poczekać. Dobra, dawajcie go tutaj. Mamy to. Mamy Roba, złapaliśmy go. Teraz zawalczyć. Mhm. Do przodu. Coś takiego. Przygotować wedge. I czekamy. Wy za mną. Dobrze. Łuki jeszcze kawałek do przodu. Piechota też. No ty, nie trafiłem.
No nie mogę trafić, patrz, no. No co jest? Dobra, teraz ją zastrzelili. Do przodu. Do przodu. Podchodzimy cały czas. Też sobie podjadę. O, ktoś mnie trafił. Ja też headshotika dałem komuś. Konnica tutaj ustawi się. Piota stać. Dobra, konnica do ataku jednak. Okej. Konie, uciec, 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 uciec. Mamy to. Jeszcze nikt mi nie zginął. Strzelamy teraz do nich. Bardziej się tak rozstrzeszmy. Nie przejechał. Dobra. Ich konni próbują się przedrzeć, ale tak sobie im to wychodzi. Teraz moje łuki zaczną strzelać, więc to już w ogóle będzie. Chodzimy do ataku. My też atakujemy. Może nie. Tych tutaj. Tych tutaj idziemy. A tam łuki niech do tej piechoty strzelają. Dokładnie, moje łuki strzelają. My sobie tych kawalerię wybijemy. Załatwią tak. Ty żyje jeszcze, patrz. Dobra, leży. Wszyscy do ataku. Jak się schylił? Dobrze. No to mój. House Greyjoy Finger Dancer. To oni uciekają? Nie. Tam jeszcze 160 żyje gdzieś. Dobra, jedziemy. Taktyka, 158 punktów już. Wszyscy do ataku teraz jeszcze raz. Jeszcze raz nabrać prędkości i myk.
Dobra. No też miał młotek. Tą drogą. Już nic. Jeszcze 60 gdzieś w środku jest, patrzcie. Dostał. Ktoś się tu wydostanie? Chyba już nie. 28. 10. 5. Jakiś jeden. Tam w środku chyba jest, tak? Tak, był. Dobrze. Jeńców bierzemy. Połapaliśmy tam ludzi, połapaliśmy. Weźmy konia. Jak macie żarcie jakieś, to weźmy, a tak to wywalmy wszystko. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!